Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Reprezentujemy województwo łódzkie w 6 turystycznych mistrzostwach vlogerów. I w tym filmie pokażemy Wam, jak różnorodne jest to województwo, a zaczniemy od jego stolicy, czyli od spaceru po Łódź. W tym roku Łódź obchodzi 600 urodziny i z tej okazji jest organizowane mnóstwo fajnych wydarzeń, a między innymi spacery po Łodzi. Także dzisiaj rozjaśnimy mrok łódzkich kamienic, łódzkich bram i no i zajrzymy w każdy zakątek. Obejrzymy sobie ulicę Piotrkowską, a ostatni punkt to będzie manufaktura, więc kawałeczek będzie do przejścia. Wygląda większość naszych przygód w podróży. Biegniemy, chwilę się zasiedzimy z kawą, później musimy biec. I są też inne przygody, tym razem tak zniknięcie większości plików pierwszego dnia. Nie bylibyśmy sobą, gdyby oczywiście połowa plików się nie usunęła z naszego oczywiście pięknego, cudownego vloga, który byłby na pewno milion razy lepszy. Bylibyśmy tam piękniejsi, bardziej ogarnięci. Mieliśmy motywację, żeby jeszcze raz przyjechać, żeby jak najwięcej wam pokazać, że nie poznajemy łatwo. Także jeszcze, lecimy dalej. Nie damy się. Biegniemy, zdążyć. Trzeba gdzieś biec, cały czas wszystko biegło. Piękny dzień, witamy Was z Łodzi, znowu z centrum naszego województwa. Piękny poranek. No właśnie, żeby nie było, że my tu tak chodzimy całą noc i jeszcze... się tu od 2 dni, żeby coś Wam pokazać. Zdążyliśmy już wrócić do domu. Przyjechaliśmy z Nudy Piotrkowskiej w celu jeszcze innego wydarzenia, ale tutaj również się przespacerujemy i jeśli się uda upolować rikszę, to się trzeba przejechać, bo jak będziecie w Łodzi przy Piotrkowskiej, trzeba się przejechać rikszą. I dzisiaj wyruszyliśmy też na poszukiwanie żulików. Zobaczymy, czy jakiegoś znajdziemy. Tak jest. A jak nie, to będziemy żulić. I śmigamy kultowym łódzkim transportem, czyli rikszą. Piotrkowska trochę z innej perspektywy. Jeszcze tak, fajniejsza. Także ruszyliśmy i mamy fajną podwózkę. Zerknijcie sobie w menu, bo zdecydowanie warto. Mamy łódzką zalewajkę z jajem i kiełbasą i spróbowaliśmy też frytek wołódzkich z proszoną cebulką, boczkiem, oscypkiem i sosem barbecue. Dun, dun, dun. Zaprezentujemy Wam, jak wygląda właśnie typowy łódzki żulik. Tak oto, jest tak, to ciemna... No, tak wygląda. Tak też wygląda. I żuli. Tu jest ciemna bułeczka w środku, jak przełamie się, zobaczcie, jest cienne pieczywo, rodzynki i naprawdę jest taka trochę na słodko, inne bakalie, bardzo fajne. Taka śniadaniowa, fajna, nie? Przebibłe. I smaczna? Bardzo smaczna. Bardzo smaczna. Kolejny dzień zwiedzania województwa łódzkiego w ramach naszych turystycznych mistrzostw vlogerów. Dzisiaj przyjechaliśmy do Łęczycy. Witam Zapraszam. To chyba diabeł Boruta. No to opowiedz nam, Boruto, kto wybudował ten zamek? No, siły nieczyste. Drodzy Państwo, a ja czytałam, że Kazimierz Wielki wybudował mój praprzodek Boruta, czyli diabeł. Masz po dziadku imię? I nie tylko imię. Co jeszcze? Diaboliczną naturę, szlacheckie korzenie i oszałamiający urok. No dobra, sprecyzuję, bo ja powiedziałam, że został wybudowany przez Kazimierza Wielkiego, ale bardziej z jego inicjatywy, właśnie sobie tutaj czytam. I cóż, no, będziecie mieli dzisiaj dwie wersje historii. Wybierzcie sobie. Niedługo
8 i 9 lipca odbędzie się tutaj turniej rycerski. Będą piękni, przystojni panowie w lśniących zbrojach, piękne panie w wytwornych sukniach oraz uczniów, którzy będą oddawali same celne strzały. Także zapraszamy na turniej rycerski w Łęczycy. Od dziecka uwielbiamy. Tak. Jeśli odwiedzicie zamek poza turniejem rycerskim, czyli nie w tym terminie, to zapraszam was. Tutaj można kupić bilety do muzeum, a także na wieżę widokową. Można sobie zwiedzić cały ten zamek. Są przepiękne eksponaty, zarówno mojego dziadka, jak i moje, diabła Boruty, a tutaj można sobie podziwiać piękny widok z wieży, z której widać cały rejon, nie tylko Łęczyce, ale też okolice, bagna i mokradła, na których czają się strzygi i upiory oraz wszystkie inne tutaj okoliczne. No chodźcie już, chodźcie. Przy okazji warto wybrać się na spacer po łęczyckim rynku. To była bardzo szybka wizyta w Łęczycy, bo jedziemy dalej. Tuż obok jest Tum, a w Tumie kolegiata, skansen, Grodzisko. Bardzo dużo miejsc fajnych, których jeszcze nie widzieliśmy. Zwiedzanie rozpoczynamy od skansenu w Kwiatkówku i zerkamy tutaj zaraz na mapkę. Jesteśmy tutaj, będzie Łęczycka Zagroda Chłopska, później kolegiata w Tumie i Grodzisko. Warto śledzić stronę internetową i wszystkie media społecznościowe, bo tutaj się odbywa naprawdę sporo różnych fajnych wydarzeń. No ja już właśnie się dowiedziałem, skąd nazwa tej miejscowości, czyli tej wsi Kwiatkówek. Od nazwiska rodziny Kwiatkowskich, którzy tu zarządzali. I tutaj nie dość, że możemy zobaczyć te piękne chaty z zewnątrz, to możemy jeszcze wejść do środka. I zaglądamy najpierw do sieni. Już byliśmy po lewej stronie w pokoju gościnnym. To jest wszystko przygotowane, żeby podać obiad. O, to jeszcze piec kaflowy grzeje. A ty jesteś w innym pokoju, co tam masz? Ja jestem w codziennym, tutaj wszystko ma. Full wypas. Łóżeczka, kuchnia, masełko, tutaj chleb upieczony, czeka na stole, jedzonko, wszystko to jest. Świetna sprawa. To taki dom, ten pokój, super. Kawalerka. Wszystko w jednym. Jestem naprawdę zachwycona tutaj. Nie dość, że jest przepięknie, to jeszcze panuje taki spokój. A czy pewnie, póki nie wpadnie jakaś wycieczka szkolna. Jest niesamowity klimacik. Wow, zabudowana bryczka, taka karota. Wow! Przed chwilą wyszliśmy z tej chaty i zastanawiałam się, co to za konstrukcja. Zostawię wam chwilę na zgadywanie. Podpowiem teraz, że tutaj jest studnia. W ogóle studnie tutaj podobno nie były głębokie i rzeczywiście widać dno bardzo blisko. A to jest właśnie żuraw do tej studni, żeby wyciągać sobie wygodnie wiadra wody. A od drugiej strony widać taką piękną łęczycką rodzinkę. Cały wiatrak można obrócić do własnej osi. Dlatego jest w powietrzu, nieprawdaż? O rany, no tak. Nawet na kurzej stopce. Wow. Właśnie służy do tego, żebyśmy mogli go obracać. Zacznie się obracać zaraz? Pan na chwilę zniknął, zaraz zaczniemy się kręcić wokół własnej osi. Wow, nigdy nie widziałem tak drewnianych konstrukcji zrobionych, żeby niesamowite. Funkcjonowało wszystko. Myślałem, że to będzie z metalu jakiegoś. Zwiedziliśmy skansen. Tutaj przed nami tak naprawdę kolegiata w Tumie, ale najpierw idziemy do Grodziska. To jest naprawdę cudnie. Słuchajcie, tu nie dość, że pełno wydarzeń się tutaj odbywa, noc świętojańska i tak dalej. Naprawdę warto tu przyjechać. To jeszcze są jakieś pokazy rycerskie, wszystko. Także myślę, że to jest miejsce, o którym teraz się dopiero dowiedzieliśmy, a na pewno będziemy tu wracać na jakieś fajne wydarzenia. Ja myślałam, że tu już nie może być bardziej uroczo, a właśnie Rafał mi przeczytał, że tu jest staw bobrowy. My lubimy bobry, są bardzo kruchate, miłe. Ale to jest wszystko drewniane. Chyba, że to one zbudowały wszystko. Wow! Ale piękny! No zobaczcie tylko, jakiemu pasuje taka maczuga. Od razu dodaję inteligencji. Weszliśmy właśnie do wieży mieszkalnej. Gdzie moja maczuga? Już jakiś troll tutaj przejął tę chatę. Żeby tu nasypać maczug. Keczupowy? No.
Chciałam wam pokazać, że można sobie obejrzeć film, wysłuchać historii tego miejsca. Mamy wygodne leżaczki i się dowiadujemy. Bardzo ciekawe rzeczy. Teraz dotarliśmy pod kolegiatę w Tumie, która pochodzi z XII wieku i już z daleka robiła ogromne wrażenie, jest gigantyczna. Za mną jeszcze drugi kościół, do którego zaraz podejdziemy, ale kolegiata. Nowe przygody. Dzisiaj jedziemy do Zgierza. Jedziemy do miasta, które jest w Zgierzu. Widzicie? A Zgierz jest miastem. Mieście. Jest to miasto tkaczy. Zobaczymy, co tam tkają. Tak tkają. Tak. Generalnie właśnie nasz Ozorków, Zgierz i tutaj okolice nasze, to jest taka kolebka włókiennictwa, zanim jeszcze coś się działo w Łodzi. I dzisiaj pokażemy wam domy tkaczy, które tutaj zostały wybudowane właśnie po to, żeby tutaj mogli pracować. I jak widzicie, to co chcieliśmy wam pokazać jest aktualnie w remoncie, także... Jak wy przyjedziecie, to będzie jeszcze piękniej. Tak jest, także tutaj całe ekipy pracują nad tym, żeby to jeszcze pięknie wyglądało. Tutaj jest, jak widać, jeszcze malowanie, także na pewno to będzie pięknie wyglądać, jak skończą. No nie mówcie, że to wszystko jest w remoncie. Tak. Takie bardzo w naszym stylu. Obok miasta tkaczy mieści się Stary Młyn. To jest taki chyba miejski dom kultury. Na pewno jest dużo wydarzeń kulturalnych, jest tutaj kino, kawiarnia. Jeszcze tutaj nie byliśmy, więc przy okazji zaglądamy. Przerywnik na uroczy akcent, bo w Starym Młynie jest kawiarnia Młynek. I młynek, że młyn i że młynek do kawy. Jest to przeurocze, jak musiał kupić się kawę. A teraz leżę. Uwaga! Z muralem. Uwaga, leżę. Uwaga, bo leżę. Drodzy Państwo, główna atrakcja Zgierza. Ada se leży i pije kawę. Dzień dobry, witamy się z wami z geograficznego ośrodka Polski, czyli z miasta Piątek. Tak jest, właśnie tutaj zaczynamy naszą wyprawę, w zasadzie to jest nasz pierwszy przystanek, bo wyjechaliśmy z Ozorkowa. Dzisiaj pokażemy wam, jak świętuje się Boże Ciało w województwie łódzkim, bo mamy dwa miejsca, w których jest to naprawdę wyjątkowe wydarzenie. Wybaw nas, Panie, choć zakryty, lecz prawdziwy. Ja nie wiem, Rafał musiał nieźle nagrzeszyć, bo jak ktoś zrywał gałązkę, to Rafał tą gałęzią rozrywał całe drzewo, nie tylko gałązkę i dostałem tym drzewem. Karabuska. No właśnie. A teraz śmigamy do Zwycimierza nagrywać reportaż o tamtejszych kwietnych dywanach na Boże Ciało, także działamy dalej, chcemy wam pokazywać jak najwięcej województwa łódzkiego dzisiaj z perspektywy motocykla. Z motocyklem to była bardzo dobra decyzja, bo są bardzo duże korki, które troszeczkę udało nam się ominąć. Dzięki temu jesteśmy szybsi. Przyjechaliśmy do Zwycimierza, gdzie co roku tuż przed procesją układane są przepiękne kwietne dywany. Ta tradycja jest wpisana na listę niematerialnego kulturowego dziedzictwa UNESCO.
zawsze jest ostatnia szansa, żeby podziwiać te piękne układanki, bo już za chwilę rusza procesja, która będzie po nich przechodzić. Procesja, taki piękny zapach się zaczął roznosić, bo idziemy właśnie po tej przepięknej ścieżce. Dzień dobry, dzisiaj mieliśmy zabrać Was na spacer po Łodzi, ale co, gramy w podchody i gonimy naszą wycieczkę. Bieg po Łodzi będzie, podchodami. Polskie korki zatrzymały i teraz musimy znaleźć naszą grupę, bo w Łodzi ten weekend odbywa się Sea Vloggers i w ramach tego odbywają się również spacery po okolicy. Zalewajcia, która pochodzi podobno gdzieś tam ze Śląska, z Radomia i tak dalej. Taka zupa na gwoździu, coś a la żurek. To jest typowo łódzka zupa. Żulik, zalewajka. Teraz się w ogóle robi fajnie, bo się robi tatar ze śledzia na żuliku. Super sprawa. To tak w ramach tworzenia regionalnej łódzkiej kuchni, takie rzeczy. To mamy żulik, pierwsze słowo. Drugie słowo, galanty. Na przykład mogę powiedzieć, że jesteś galanta Siksa, tak? Już tak jak powiedziałem, masz galantę Kulosa. To taka nasza łódzka gwara. Dalej, mamy takie określenia jak kręcówka. Mówisz, ja nie wstawiam wam kitu, ja do swojej babci mówiłem tak. Skończyła mi się migalka, babcia, to pocieknę na krańcówkę. Jeden vlog to zdecydowanie za mało, żeby pokazać ogrom atrakcji w województwie łódzkim. Dlatego zostańcie z nami, subskrybujcie kanał, bo przed nami jeszcze wiele wspólnych przygód. Już niedługo zabieramy Was na kilka wycieczek po naszym województwie, także śledźcie vloga, może śledźcie Instagrama. Wy nas zainspirujcie, gdzie powinniśmy jeszcze wpaść w województwie łódzkim albo w Waszych województwach. I dziękujemy Wam ogromnie za tę przygodę. Głosy, za aktywność, za to, że byliście z nami cały czas. Wyniki konkursu jeszcze są nieznane. Można na nas oddać głos do 18 czerwca, czyli do naszej rocznicy. Tak, 13. Ja nie może nie będzie pechowa, także oddajcie głosik. Może wygramy, może Wasze i nasze województwo łódzkie zdobędzie tytuł województwa roku, świata i w ogóle vlogerzy. Zasługuje na to zdecydowanie. Tak, oczywiście. Najlepsi. Zapraszamy do Centrum Polski i do zobaczenia na łódzkich szlakach.